Helenka, bo tak młodą foczkę ochrzczono w helskim fokarium, cieszyła się wolnością niespełna 2 tygodnie. Niestety, na swojej drodze spotkała człowieka, który brutalnie pozbawił ją życia. Rozłupał jej głowę pałką. Tak wyglądała Helenka, gdy trafiła do fokarium na Helu. Facebook/fokarium Helenka trafiła do fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w marcu, zaledwie kilka dni po urodzeniu. Foczy niemowlak szukał mamy wśród innych maluchów, podejmując próby wyssania z nich mleka. Głośno płakał, nie odnosząc sukcesu, nawet pomimo tego, że był karmiony regularnie zastępczą rybią owsianką, wspominają foczkę pracownicy fokarium na jego profilu na Facebooku. 2 tygodnie temu Helence, razem z innymi podleczonymi i podkarmionymi maluchami, zwrócono wolność. Miała duże szanse na szczęśliwe życie w Bałtyku, nie przywiązała się do opiekujących się nią ludzi, wciąż była bardzo nieufna wobec człowieka. Niestety, nie uchroniło jej to przed śmiercią. 29 maja została znaleziona przy jednym z wejść na plażę na Helu. Martwa. Ktoś bestialsko rozbił jej głowę pałką lub kijem baseballowym. Zaledwie dzień wcześniej na Oksywiu znaleziono dwie inne martwe foki, obwiązane sznurem obciążonym cegłą. Sprawa Helenki została zgłoszona na komisariat policji w Juracie oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Niestety, sprawca lub sprawcy jej śmierci wciąż pozostają nieznani.